Halo i Mandyru, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o wszystkich leakach dotyczących nowego update'u. Plus myślę, że zrobimy sobie malutki opening 100 crate'ów i zobaczymy, co nam dzisiaj dropnie. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. Ale jeszcze na start, widzowie, zajrzyjmy sobie do mailboxa, ponieważ od niedawna podpisuję właśnie jednostki i patrzcie, jak to robię. Byk, bierzemy sobie takiego boosterka, kopiujemy nick, odpalamy nasz piękny ołówek, podpisujemy, zaznaczamy, no i oczywiście odsyłamy, i tak samo dla każdego z was, który wysyła mi jakąś jednostkę i gemy robię. Także od razu mówię, dlaczego ja to pokazuję, no bo dużo osób z was wysyła mi tutaj osobno gemy i osobno jednostki. Jak ktoś chce podpis, podpis, jak coś jest, widzowie, z 250 gemów, jak ktokolwiek z was by chciał. Tak jak na przykład Stumble Kiddy Hypera chce, proszę bardzo, dał 250 gemów, dał Hypera, podpisujemy elegancko, odsyłamy tu pięknie Hypera i pozdro, przyjacielu, dla ciebie. Jak coś, pamiętajcie, no bo właśnie dużo osób wysyła, nie wiem, 10 gemów, 50 gemów, albo wysyła jednostki osobno, dlatego chcę o tym też powiedzieć na odcinku, żebyście o tym dokładnie wiedzieli. No dobra, opowiedzmy sobie może lekko o update'cie, ponieważ nowy update dostaniemy już jutro, czyli w sobotę o godzinie 19:00. Jest to Food Crate Update, a co na ten temat wiemy? Na pewno wiemy jedno, widzowie. Tak, będzie to jedzeniowy crate z nowymi jednostkami. A jakie to będą jednostki? No już wam mówię, na pewno dostaniemy Hot Dog Speakermana, który wygląda w sposób następujący. No, no ciekawy Speakerman, który ma hot doga w łapie. Myślę, że to będzie jakaś epic jednostka moim zdaniem. Moim zdaniem będzie to epic. Druga jednostka jest to Burger TV Man, który wygląda bardzo fajnie. Ja lubię, widzowie, burgery, nie wiem jak wy, pochwalcie się w komentarzu, czy też lubicie. I obstawiam, że będzie to legendarna jednostka, albo i nawet mityczna. Ej, w sumie tak, bo trzy mamy zlikowane, więc może faktycznie hot dog będzie jakiś legendary. Burger to będzie na przykład mityk. No i uwaga, następna jednostka jest to Titan Cactus Man. Tak, Titan Cactus Man, normalnie ziomo kaktusowy, który będzie godly jednostką. Prawdopodobnie będzie to nowy crate, tak jak to był Julie crate, którego sobie dzisiaj otworzymy, albo zamiast tego, o, ja wiem, zamiast którego to może być, widzowie. Może to być dodane zamiast tego time crate'a, właśnie, ponieważ time crate się skończyły, event się skończył, możliwe, że zamiast tego dostaniemy właśnie tego jedzeniowego crate'a, albo i nawet cały event, to by było fajne, dostajemy całkowicie nową mapę, nowy event, nowego pasa, co też jest możliwe, że możemy dostać pasa, z racji tego, że gdzieś na internecie widziałem takiego leaka, że ktoś pokazywał, że możliwe, że będzie nowy pas. Także ja już jutrzejszego update'u nie mogę się doczekać. Na pewno jak ten update wyjdzie, w planach mam na głównym koncie odzrobić sobie lekki opening. Mam nadzieję, że ten crate będzie za gema, a nie w samo unitsach, bo coinów to zawsze mi brakuje. No i też mam w plan zaprosić 5, może 10 widzów na serwer ten właśnie partnerski. I otworzymy sobie na przykład po 500 crate'ów i zobaczymy, co wtedy nam wypadnie, więc to na pewno zrobimy. I tak naprawdę z dzisiejszych leaków to tyle, szybkie newsy wam tutaj dałem, bo dużo leaków nie mamy, mamy tylko te 3 postacie zapowiedziane i tyle. No i możliwy karnet oczywiście. To może teraz zróbmy sobie opening, bo kupiłem to troszkę tych crate'ów. Czemu ja podpisuję? Halo, halo, ja nie chcę podpisywać, ja chcę otworzyć, zobaczymy, czy trafi godli jednostkę. Dzień przed update'em, czy będę miał farta, uwaga. No pierwsze podejście, trafiamy zielonych ziomów, sparklery. Sparklery, ja ich nie lubię zbytnio. Żeby to jeszcze były legendy, byłbym zadowolony, bo dużo coinów bym z nich miał. Dobra, no to co? Drugie podejście. 100 crate'ów takich mam, jakby ktoś pytał. 100 crate'ów takich mam. Te crate'y kosztują od 50 do 100 gemów, ale znalazłem ziomka, który sprzedał mi 100 naraz i kupiłem po stówkę po prostu od sztuki. Siemano, siemano, Olik, co ty mnie tutaj pytaj? Ej, a możesz podpisywać ze 200 gemów? Przyjacielu, kochany. Powiem ci tak, ja jestem miły, dam ci 50 gemów i wyślij mi tutaj jednostkę. Proszę bardzo, masz 50 gemów i wyślij za 250. Dlaczego? No bo nie chcę faworyzować innych. Jeden mi da 200, drugi 250, no to będzie faworyzacja. Trzymaj 250 i teraz sobie, byku, na spokojnie wyślij mailboxem do podpisu. A ja otwieram dalej crate'y i zobaczmy, co dalej tutaj trafimy. Let's go, tapuj mi tutaj, tapuj. Ja chcę godli, jak trafię godli, to zrobimy fajny konkursik. Raz mi się już udało, raz mi się już udało, jak to była walka z Merezem. I zobaczmy, czy drugi raz będzie. No dobra, ta miejscówka nie oddaje, trzeba ją leciutko zmienić. Pójdźmy sobie obok mailboxa eleganckiego. O, tu sobie otwórzmy kolejną dyszkę. Zobaczmy, Olik, tapuj, 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 stary, żeby coś tutaj urosło. No ale niestety sparklery cały czas nam rosną. No i zostało mało crate'ów, bo już chyba z 40 otworzyliśmy. No to jeszcze z 60 zostało tak naprawdę.
Let's go, zobaczmy. No niestety nie ma. A krejty ciągle nam ubywają. Dobra, kolejne podejście. Nie ma co tutaj się bawić. Trzeba trafiać tego godli. No ale czuję, że w dzisiejszym openingu to nic nie dostaniemy, widzowie. Powiem wam szczerze, czuję, że dzisiaj totalnie nic. No ile nam zostało? Z 20-30 krejtów. Przy okazji widzę też, że będę musiał rangę na Endless modzie podwyższyć, bo już jest 15, a ja dalej mam 8. No ale wiecie, no nic nie ma ciekawego aktualnie w Endlessie, to tak zbytnio się nie chce grać. Dobra, kolejna dyszka. Czy to będzie szczęśliwa? To jest chyba przedostatnia dyszka. Za szybko się otwierają te crate'y. Nic nawet nie rośnie, żadnych animacji nie mamy. No czemu nic nie chce rosnąć? Okej, ostatnia dyszka oficjalnie, zostało nam 5 crate'ów. Let's go! No niestety, same sparklery dzisiaj. 10 tysięcy chyba wyrzuciłem w błoto, mi się wydaje. No dobra, to otwórzmy jeszcze tą piątkę szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. No i 5 oczywiście. 5 crate'ów ostatnich. Zobaczmy, czy chociaż jeden z nich urośnie. No niestety, 10 tysięcy gemów wywaliłem w błoto. Jeszcze tych sparklerów przemieńmy sobie na gemy i zobaczymy, ile dostaniemy z nich gemów. Może chociaż troszeczkę nam tutaj oddadzą. No, myślę, że wydać 10 tysięcy gemów, żeby dostać 1000 coinów. Opłacalny interes. No dobra, zróbmy sobie jakiś konkursik dla widza dzisiaj, widzowie. A mianowicie rozdajmy 2 Demented Titan kameramany podpisane przeze mnie. Żeby je wygrać, banalnie proste zasady. Łapka w górę i subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. No i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, to na ekranie teraz macie ostatnich. Również wam mordeczki gratuluję i w sumie wejdźmy sobie od razu, wyślijmy, bo czemu by nie? Ostatnio do wygrania było 10 fan crate'ów, aż kusi sobie otworzyć. Oj. No, ludziom wysyłam, a sam nie otworzę, tak dziwnie będzie. Chyba sobie dokupię, wiecie? Sprawdzę dzisiaj swoje szczęście od tych crate'ów, bo zawsze mi coś ciekawego leci. Ale póki co wyślijmy tutaj ziomkowi 10 crate'ów, czy potwierdzam, tak? I skontał było mi 5000. No i jeszcze sobie wyślimy dla jednego zioma, który również wygrał 10 crate'ów takich. Pyk, wpisuje mi kozak, wysyłam 10, no i oczywiście potwierdzamy. No i dobra, jak im daję, to ja też sobie, widzowie, kupię 10 crate'ów. Może Olikowi dam, o, Olikowi dam 3, niech sobie ziomeczek tutaj otworzy. Jak siedzi ze mną na serwerze, to niech też sobie otworzy. Trzymaj mordo, ale musisz otworzyć, mu napiszę. Ale musisz ze mną teraz otworzyć, żeby sobie nie zakitrał i nie wyszedł. Więc okej, dobra, zgadza się, let's go. 3 crate'y, zobaczymy, czy on będzie miał większego farta z 3, czy ja z 7. Let's go, mordo, dawaj, pierwszy crate. Zobaczmy, co będzie w pierwszym crate'cie. Tutaj proszę, rośnij. No i wyrósł nam zwykły fanman. Halo. Jak, gdzie to się otwiera? Ziomek mi tutaj pyta, gdzie to się otwiera. No w ekwipunku masz, no i otworzył. Zobaczmy, kto będzie bardziej fartowny. Fanman versus fanman. Obaj mamy pecha, kolego kochany. Dobra, on otwiera kolejnego, znowu fanman, no kiepściutko, to ja dwa naraz otworzę, mordo. Dobra, mamy 3, uwaga, ej, on ma większego farta, large fanman, okej, 1-1, też mam large fanmana. No to żeby go pokonać, musi mi dropnąć najlepszy, czyli titan fanman. Spróbujmy, zostało mi jeszcze 3 crate'y, czyli 3 podejścia. Czy będzie, czy znowu zmarnowałem gemy? Nie no, ja ostatnio za dużo marnuję gemu, wam powiem. Let's go, zobaczmy, ostatnie 2 podejścia, czy coś tutaj będzie, zwykły fanman. No i zróbmy sobie ostatnie podejście tak naprawdę. Let's go, no i zwykły fanman. Niestety dzisiejszy opening totalnie nie oddał. No ale mówię, czekam na nowe crate'y. Update już za 1 dzień i 6 godzin, czyli jutro o 19 ja to nagrywam. No i na pewno sobie kupimy trochę tych crate'ów nowych i otworzymy. Póki co to na tyle, dzięki serdecznie mordeczkę za oglądanie. Życzę ci wspaniałego dzionka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądasz. Ja będę leciał, więc siemanu!